Siemanko, z tej strony Avengar, a to jest 31. odcinek naszej serii Last Battle 3. Tak mi się wydaje. W ostatnim odcinku szukaliśmy Zygwarda, ale nie udało się nam go znaleźć, natomiast ja już wiem, gdzie go szukać. I byliśmy całkiem blisko, muszę powiedzieć. Byliśmy całkiem blisko, bo jest on tam właśnie w okolicach tego budynku śmiesznego. Oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeżeli materiał się podoba, ewentualnie suba, jeżeli jesteście nowi na kanale. Takie standardowe rzeczy. I idziemy uwolnić naszego przyjaciela. W ogóle kupiłem sobie całą zbroję. Całą. No, noszę całą zbroję Legionu. I patrzcie. Chociaż tutaj to jest trochę ciemno, ale patrzcie, jak się przyjrzycie tej pelerynie z tyłu, to zobaczcie, są takie czarne ślady. Widzicie to? Takie żyły, jakby coś takiego. I przypomnijcie sobie, jak wyglądał Artorias w momencie, kiedy się z nim walczyło. Kiedy walczyliśmy z nim tam na tej arenie. O, nie tutaj. Popieprzyłem drogę. No właśnie miał też takie czarne ślady na sobie, co nie? No, na swojej zbroi w ogóle. I tak mi się nasunęło, że kurde, może aby złokerzy walczyli między sobą, bo byli właśnie skażeni trochę tą pustką, co nie? I pomyślcie sobie tak, że oni byli skażeni, co nie? I zabijali się, a właśnie dlatego, że widzieli w sobie te oznaki, tak? A tak naprawdę nie mogli się zabić, tak? Bo byli nieśmiertelni, więc wstawali cały czas, zabijali się nawzajem i tak w kółko. Ten cykl się powtarzał, prawda? A ta pustka ich nie opuszczała, oni byli cały czas skażeni. Więc trochę, jeżeli to by była faktyczna teoria, to troszeczkę przykro, tak naprawdę, bo to kurde, taki wiecie, boss, ale... Gdzie jest ten typ? Ej, patrzcie, on przeważnie tu spał, teraz go nie ma. Okej. W każdym razie, jeżeli chodzi o naszego przyjaciela, to jest uwięziony... O tam, widzicie? To jest taki przeskok. Hej hop. Jesteśmy tutaj. Jak pójdziemy sobie teraz tutaj do góry, to nie znajdziemy nic, ale jak pójdziemy tutaj, patrzcie. Ta-dam! Zygwart! Użyto stary klucz do celi. Witaj, przyjacielu. Oh, you are a saint. Once again you are my valiant savior. I, Zygwart of Katarina, express my deepest gratitude. Take this. A token of my thanks. Stabat Tanitu, wow. Ah, no, please. Go on ahead. I've my own road to take, and a duty to fulfill. That is soon. Okay. Ah, no, I've and... No dobra. Jak pewnie... O, złoty sygnet chciwego węża. To jest na drop. Fajna rzecz. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie. Ale Zygwart nam wspominał coś. Wspominał nam coś o nie wiem, przysłudze, którą jest winny, czy o pakcie, który kiedyś zawarł z Jormem? Mamy sztabę Tytanitu, służącą do wzmacniania broni. Stanowiła ponoć kiedyś własność bogów. Wzmacnia broń do najwyższego poziomu. Sztaby Tytanitu to kowalski materiał bogów, a wzmocnienie jej oręż godzien jest podziwu, nie mniej niż cenna legendarna broń boost. Spoko. A mamy jeszcze ten pierścionek, to od razu sobie go ogarniemy i teraz już możemy spokojnie iść na Jorma. Złoty pierścień z wizerunkiem węża, któremu nie udało się przerodzić w smoka. Polegli wrogowie częściej zostawiają przedmioty. Węże są stworzeniami znanymi ze swej zachłanności i zdolnymi do przerania w całości większych od nich samych ofiar. Gdy komuś zaczynają ciążyć kajdany, być może nadszedł czas na odrobinę starej, dobrej chciwości. Ciekawe. Zmienimy sobie ten pierścień z kotem teraz na pierścień ten chciwego węża w sumie. No. No tutaj niestety on już nam nic nie mówi więcej. Co za tym idzie, użyjemy sobie kości, wrócimy się do ogniska i idziemy już prosto na Jorma. Ups. Ognisko jest na rozpoczynku oczywiście. Mam nawyk klikania na ten napis, a powinienem po prostu wcisnąć tam E czy R, nie pamiętam. Whatever, tak naprawdę. No dobra, to jedziemy po naszego bossa.
Tak mi się wydaje, że to już tyle, jeżeli chodzi o storyline naszego przyjaciela. Zjechaliśmy ładnie na dół. Tutaj ten typ spadnie skądś. Wow! Aha, to jeszcze te kulki rzucają śmiesznie. To już w ogóle. A, on nie spada, to po prostu już jest. No sorry, przyjacielu, ale olejemy cię po prostu, bo jesteś powolny. Takie życie. Odpalę sobie żar. A, no tak. Wiem, że trochę dostanę po pysku, ale... O Jezu, ale nie aż tak. O nie! Chciałem użyć przedmiotu, którego nie mam. Dobra, mamy go. No, napijemy się, no bo co? No bo co tak naprawdę? Nasz przyjaciel Jorm jest tutaj. W tę stronę, tak mi się wydaje. Przed tobą broń. Okej, wchodzimy. Patrzcie. Jest. Król swojej okazałości. I opatrzcie, mamy towarzysza. Jorm. Old friend. I, Siegfried of the Knights of Katarina, have come to uphold my promise. Let the sun shine upon this Lord of Cinder. Jorm nie wydaje się go kojarzyć. Spróbuj tron. O co chodzi z tym bossem? Ej, coś mu zadało spore obrażenia. Co on robi? Bo i patrzcie, jakie Zigwar zadaje mu chore obrażenia. A dlaczego tak jest? O, w pizdę. Tak jakby miał jakąś specjalną władca burzy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest broń, której używa Zigwart. Rozumiem, że tylko tą bronią można kogoś ranić sensownie? W pizdę. Nie no, nic mu nie zadaje. Może chodzi o weapon art? Nie ogarniam tego. Ale Zigwart zdaje się zadawać mu jakieś naprawdę spore obrażenia. O Jezu.
Zobaczcie, ja mu nic nie robię praktycznie. Biję go po 32. A Zygwart po 2500 go uderza. No dobra, to Zygwart go zabije i tyle, no co? Popioły władcy do dusza Jorma. Cześć. It seems I am in your debt once again. No chyba tym razem odwrotnie. My thanks. I could have not kept my promise without you. Now, to your valor and my old friend Jorm. Long may the sun. Nie muszę pójdziesz spać. Well, the only thing to do, Lil. You are a true friend. Co się dzieje? Znam ten głos. Wiem. Prince Lothric is in your hands. W twoich rękach los księcia Lothrika. Please save his soul. The fuck? To jest ta kobieta, która dała nam sztandar, która dała nam ten sztandar, który tam zaniósł nas do osady. Ale czemu teraz zaczęła nas tak nagle prosić o to? O uratowanie duszy Lothrika? Znaczy, ja już słyszałem tą prośbę, bo raz ją zabiłem na tym krześle po prostu. Na jednej mojej postaci, ale... Co tu się dzieje? Patrzcie! On tu leży. Muszę z nią rozmawiać? Na razie nie, dobra. Zobaczmy sobie tą broń. O co chodzi z tą bronią? Proszę mi powiedzieć. A, dostaliśmy jeszcze popioły. To ogarnijmy to. Popioły władcy pozostawione przez Jorma Giganta. Jeśli władcy sami nie wrócą na trony, niech powrócą jako popioły. Samotny Jorm został władcą Pogorzelisk, by ukoić zbezczeszczony płomień, wiedząc dobrze, że ci, którzy mianują go władcą, nie są szczerzy. Okej. I dostaliśmy jeszcze duszę władcy, oczywiście. Dusza Jorma. Jorm jest potomkiem starożytnego wojownika, lecz lud, który on sam ujarzmił, poprosił go o objęcie władzy. Stał się więc dla niego zarówno ostrzem, jak i tarczą. A ta broń, której używam teraz? Ona musi mieć jakieś specjalne znaczenie. Władca burzy. Wielki miecz o złamanej klinze, znany też jako zabójca olbrzymów, dzięki esencji burzy, która potrafi rzucić na kolana nawet olbrzyma. Jorm Giant dzierżył kiedyś dwa takie, lecz jeden oddał wątpiącym w niego ludziom, a drugi pozostawił bliskiemu przyjacielowi, by oddać się przeznaczeniu władcy Pogorzelisk. Umiejętność Król Burzy. Przyjmij postawę przesiecić miecz mocą burz, szczególnie skuteczną przeciw gigantom. Czyli do tego miecza trzeba używać, żeby go zabić normalnie. Czyli to Zygwart dostał od niego ten miecz, tak? No okej. Okay. Kim? Dlaczego to krzesło leży i dlaczego ona jest we krwi cała? Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be a lord. Misa ślubów. O nie. Dobra, więc tak. Tutaj jesteśmy pozostawieni tak naprawdę na pastwę śmierci w tym momencie. A zaraz zobaczycie dlaczego. Gdzie jest ta misa? Tu jest ta misa. Tak? Jest? Nie widzę. Ja. Tu? Tu? Dobra. Kielich używany w starej ceremonii pasowania rycerzy Lothric. Obecnie stanowi ona jedynie formalność, pozostaje jednak żywa jako pusty gest. Umieść te misy przy pomniku rycerza Kata. No. I mamy przestawę.
Pamiętacie może opis duszy Worta z Mroźnej Doliny? Pamiętacie, że zawsze towarzyszył tancerce? No to oto przedstawiam wam tancerkę. Oto jest towarzyszka Worta z Mroźnej Doliny. Tancerka z Mroźnej Doliny, która jest szmatą. Jest tak nieprzewidywalna w swoich ruchach. Potrafi grabować. Zadawać chore obrażenia, robić chore cięcia. A najgorsze jest to, że nigdy nie można się spodziewać, co zaraz zrobi. Jak widzicie, obecnie używa jednego miecza, zaklętego w ogień, który mi zabrał połowę życia jednym uderzeniem. Czy możesz zaatakować jakoś, żebym ja się mógł leczyć? Dziękuję. Dziękuję. Dwa razy z tymi łapskami. Czy jest tam inny? Nie wiem, czy widzicie, ale ona chyba właśnie zaczęła tańczyć, wiecie? I chyba udało mi się tego tańca uniknąć jakoś. Nie! Nie zrobisz mi tego. Łooo, ty szmato! Ja się boję, więc się będę leczył jak posrany. I sorry was za to od razu. Ale jestem przewrażliwiony, jeżeli chodzi o bossy. Zwłaszcza o te pojebane. Dobra, dwa hity i włożyłem. Nie, 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 nie. To nie wygląda dobrze, więc się cofnę. Okej. Tancereczko, powiedz przecie, kto jest najzwinniejszy w świecie. Mam nadzieję, że nie ty. Kobieto, daj żyć. Nie mogę jej trafić w ogóle. Nie mamy stusa. Myślicie, że dam ją radę zabić na jakieś YOLO? Chyba nie. Chyba jestem martwy. Uff, no brakło niedużo w sumie. Jakby się tak zastanowić, została jej tak jedna dziesiąta życia? No ale jest grubo, nie powiem. Zabiliśmy Jorma. I wylądowaliśmy w dość niewygodnej sytuacji, można by powiedzieć. No ale dobra, no skoro już zaczęliśmy, to pasowałoby tą tancerkę uklepać, nie? W ogóle to dość zabawne, bo skoro Wort był z Mroźnej Doliny i tancerka też jest z Mroźnej Doliny, a w Mroźnej Dolinie spotkaliśmy tylko śmierć, tak naprawdę. No bo nie oszukujmy się, spotkaliśmy śmierć. I spotkaliśmy jakieś wynaturzenia i tego typu rzeczy. I sama tancerka też, jak widzieliście, jak ten kwas tam spadał, też jest takie wynaturzenie. To wszystko by sugerowało, że tancereczka nasza kochana jest niczym innym, jak tworem Aldricha. Znaczy, może nie tworem, ale no jest jednym z tych aldrichowych mutantów, tak? Jezu, ile dropa. Stalowy hełm żołnierski. Są jakieś zwykłe symbole, bo tu jest jakiś nawiedzony duch, a ja tego ducha to nie chcę za bardzo. Ja bym chciał zwykły summon na tancerkę. Da radę znaleźć taki?
Oj, starzy rycerze. Sorry, ziomuś. Odłamek tytanitu. Jest jakiś symbol, matko kochana. Wezwijmy tego typa. Ej nie, bez kitu, ta tancerka mnie przeraża strasznie. Ale we dwójkę może ją zabijemy, skoro sam ją tak uklepałem mocno, co? Chyba nie poszło mi aż tak słabo może. Jak na pierwsze podejście do tej tancerki, o pomóż mi, to ja to zwołtuję, może dam radę jakoś zwołtować? Pojawisz się? Halo? Wpuścisz mnie do środka? Ej, nie widzę typa w ogóle, nie? Coś czuję, że zostałem oszukany. Kurde. Jak mnie pokarała? Nie, no puść mnie. No nie zrobisz mi tego. Jestem martwy? Dobrze, że podniósł przynajmniej swoje dusze. Nie wiem, co się stało z tym upiorem, że niby był, tak? Bo była ta blokada, nie mogłem przez niego przejść. A niby go nie było. Także spróbuję przyzwać coś innego. Trochę słabo, że poszedłem tam bez upiora, nie? Swoją drogą, ten sygnet chciwego węża to sobie zamieni na ten ze Stusa, będzie mnie leczył mocniej. Skoro i tak reszta jest bezużyteczna totalnie. Bang! Spore te obrażenia. Bang! Tam 802, to jest dużo! A przez mordę. Ej, patrzcie! W ogóle niebo się zmieniło. Jest całe czerwone. Coś komuś odjebało porządnie, że coś takiego się stało. No elo. No elo. Dobra, odpalimy człowieczeństwo, nie? Już z przyzwyczajenia. Odpalimy żar oczywiście. Wezwiemy jakiegoś innego upiora. O, ten jest naszym brosem. Nie udało się. Okej, okay. Przyzwyczaj innego. Raven. Czemu? Baltazar, chodź Baltazar. Wezwij się, proszę. Nie chcę walczyć z tą kurną. Z tą suką sam. Nie powiem wam, ten boss mnie przeraża strasznie. Swoją drogą, mam gdzieś duszę Worta? Chyba już nie mam. Kryształowego mędrca dopiero, z tego drzewa. Władcy Volnira. Kurde, pokazałbym wam, że tam było napisane. Tak w zasadzie... Zamień. Jest tu gdzieś mój ulubiony? Etykieta Legionu? Jest. Dobra, chodźmy. Chodź, przyjacielu. Wow. No to typu nam to zrobi chyba, nie? Jak się tylko nie dam złapać jak kurwa. Jeps z mieczyka. Wow. Pan, aha, ona już ma dwa miecze. Plus jest taki, że teraz nie będzie łapać. Odpuść. Wykonałem zły weapon art, ale to nieważne. Patrzcie, teraz na nas się skupiła.
Nice. Dusza tancerki. Dzięki wielkie, ziomuś. Dobra, mamy tancerkę, wow. 90 tysięcy dusz, ogarniamy duszę tancerki. Co nam dusza tancerki powie? Tu. Halo? O, jest tutaj. Dusza tancerki, jedna ze spoczonych dusz, bla bla bla. Pontyfik Sullivan podarował tnący po dwakroć miecz dalekiej krewnej rodziny królewskiej, nakazując jej służbę w roli tancerki, a następnie przepatrywacza, co właściwie równa się wygnaniu. Aha. Czy ona została wygnana przez Sullivana? Dobra. I teraz jak tu umieszczę misę, to się zsunie ta drabina pewnie. W sumie dość ciekawe. Dotknij mu głowę. Nie, myślałem, że cała ta głowa spadnie. Czemu ze statuły leje się krew? Aha, ona się cofnie i się zsunie drabina. No jasne. Tą drabinę już widzieliśmy dosłownie chyba w pierwszym albo w drugim odcinku, jak żeśmy tutaj przyszli. Także spoko. No dobra, to już mamy ukierunkowaną drogę, gdzie będziemy szli dalej oczywiście. A teraz jeszcze wydamy sobie duszę. Ogarniemy, czy coś nowego stało się w Firelink i to będzie tyle. Jest dobrze, dwa bossy w jednym odcinku, ale poszliśmy do przodu. Kapliczka Zjednoczenia. To już naprawdę gruby postęp. Fajnie, fajnie. No i cieszę się, że Zygwart nam pomógł, bo z Jormem... Jorm, z tego co wiem, ma 20 tysięcy życia ponad, czy nawet więcej, więc byłoby go holendarnie ciężko zabić, bijąc go po 90. Tak bez kitu, nie? Dobra, zacznijmy od tego, że podejdziemy do niej. Nie mam dla ciebie popiołu, ale ty może coś sprzedajesz fajnego, co? Zbroja elitarnego rycerza. O, patrzcie, korona tancerki. Korona noszona przez tancerkę z Mroźnej Doliny. Powiada się, że migotliwy, przypominający zorze Velon, pochodzi od starodawnych bogów i mają prawo go nosić wyłącznie członkowie dawnej rodziny królewskiej. Zbroja tancerki. Czarne oczy pontyfika sprawiły ostatecznie, że tancerka zmieniła się w potworną bestię, a pancerz zespalił się z jej skórą. Dość przykre. Bez kitu, to dość jest to przykre. Szkoda jej. Dobra. Pogadajmy sobie z nim jeszcze może. Chociaż, czy my mamy coś dla niego? Może? Nie, nie mamy. Greyrat, czy ty coś chcesz? Oh, and in one piece. You can... Nie. Goodbye. To widzę, że tutaj się nic już nie wydarzy. Zygwarda też nie widzę nigdzie. Troszkę słabo. Albo jestem ślepy, ale chyba go nie widzę. Dobra. Co mi nakazuje serce? Serce mi nakazuje podnieść poziom. Podniosę sobie siłę. Dwa poziomy i jeden witalność. Trochę więcej zdrowia, ale zawsze, zawsze więcej damage. Bywaj, popiele, no elo. A posadzimy jeszcze oczywiście Jorma na tronie. Jorm. Chodź, halo. Przepraszam, mogę wejść na tron? Dziękuję. Ofiary popioły. Duży ten łeb. A, jeszcze możemy ogarnąć, co się z dusz robi. No tak. To jest też dość fajna sprawa. I to jest nie ten tron, tylko ten. Ludlefa. Czy jak mu to? Aha, tak. So. Ah, most illustrious. Dobra, myślałem, że masz coś nowego do powiedzenia. Whatever. Mamy dwie dusze. Duszę tancerki i duszę... O, dusza tancerki. Kojące światło słońca. Specjalny cud, którym obdarowane są dziewoje na służbie księżnickiej słońca. Przywraca duże ilości PZ rzucającemu i osobom w okolicy.
Cuda Gwynewer, wielbionej przez wszystkich księżniczki, spłynęły swego czasu na całe rzesze wojowników w potrzebie. Ciekawe, że akurat z dużej tancerki robi się te D od Gwynewer. No ale dobra, mamy tak... Pontyfik, Wilcze Krwi, Pontyfik, Wilcze Krwi, tancerki. Para zaklętych mieczy podarowanych przez Pontyfika Sullivana tancerce z Mroźnej Doliny. Spojrzają one przysięgę tancerki. Prawe ostrze jest zaklęte magią, a lewe ogniem, stanowiąc odbicie Pontyfika. Umiejętność tancerzy powab. Taneczny powab. Wyzwala furię obydwu ostrzy w tanecznym piruecie, który trwa przedłużono silnymi atakami, póki nie zabraknie energii. A to widzieliśmy, ta tancerka się tak kręciła jak powalona po tej sali. Mamy dalej maczetę Gianta, wielka maczeta Jorma. Wielka maczeta, którą niegdyś walczył Jorm, Giant. Jorm gromił pola bitew ze swoją wielką tarczą, lecz pewnego dnia zniknęła ona, zastąpiona modyfikacją maczety, która dopuszczała mordercze oboręczne taktyki, dzięki którym wojownik zdobywał pewną sławę. Umiejętność okrzyk bojowy, tam bla bla bla, to jest nieważne. Starego króla demonów i mamy jeszcze wielka tarcza Jorma. Wielka tarcza, jaką dawno temu nosił Jorm Gigant. Zwiększa równowagę użytkownika. Jako władca Jorm rzucał na szale wszystko i bez wahania stawał do boju jako jednoosobowa gwardia. Gdy utracił osobę, którą pragnął chronić, porzucił swoją tarczę. Ciekawe, kogo utracił, że przestał się tym interesować. To jest ciekawa sprawa. Zakładam, że przyjaźnił się z Zygwardem do czasu, aż nie został władcą, a potem jak został władcą, no to wiadomo, całe jego człowieczeństwo spłonęło i tyle zbyło z człowieka. Znaczy z człowieka, no z Jorma. Szkoda, że jeszcze Zygwart nam czegoś nie powiedział więcej, ale może go jeszcze gdzieś spotkamy. Także w tym odcinku to będzie tyle. Jeżeli się podobało, to oczywiście możecie mi dać jakoś o tym znać. A ja się z wami żegnam i idziemy za niedługo do zamku Lothric, bo to właśnie on jest na górze drabiny. Dzięki wam za oglądanie, ja jestem Avengar, na razie i cześć!